Firma ElectroBeep zajmuje się profesjonalną regeneracją elektroniki samochodowej. Ten film przedstawia, w jaki sposób sprawdzamy poprawność działania sterownika silnika do Opla. Stanowisko badawcze, jakie stworzyliśmy, pozwala na przetestowanie sterowników w ekstremalnych warunkach pracy i rozwiewa wszelkie wątpliwości w zakresie poprawnej pracy elektroniki. Mamy możliwość sprawdzenia większości części, które naprawiamy. Po zaprogramowaniu sterownika zakładamy go na silnik i sprawdzamy zapamiętane błędy. Jeśli błędów nie ma, odpalamy silnik i ponawiamy odczyt. Gdy nadal wszystko jest ok, zaczynamy nagrzewać sterownik. Podgrzewamy go stopniowo przez około 4 minuty, aż uzyska temperaturę 130 stopni Celsjusza. Trzeba zauważyć, że już przy 170 stopniach topnieje cyna i zaczynają odpadać elementy. Przy tak nagrzanej elektronice odpalamy silnik i ponawiamy odczyt błędów. Dla pewności uderzamy w rozgrzany sterownik młotkiem i szarpiemy za wtyczki. Jeżeli podczas takiego testu nie wystąpi usterka, mamy pewność, że podczas normalnego eksploatowania auta również nic się nie wydarzy. Naprawą elektroniki samochodowej zajmujemy się od lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Powierz swój sterownik profesjonalistom.